Kiedy na początku naszej ery spisywano Nowy Testament, czyli Ewangelię, Dzieje Apostolskie, Listy i Apokalipsę, równolegle powstawało wiele innych ksiąg o tej samej tematyce i często o podobnych nazwach. Ponieważ w wielu przypadkach rozbieżna była treść tych pism, uznano, że trzeba sprawdzić, które zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak powstał kanon 27 ksiąg Nowego Testamentu. Pisma, które do niego nie weszły, nazywamy apokryfami. Apokryfy są to księgi pisane na wzór ksiąg Pisma Świętego, czyli podobny styl, podobna tematyka, które nie weszły do kanonu ksiąg Pisma Świętego. Trzeba pamiętać, że kanon ksiąg Pisma Świętego kształtował się bardzo długo. W Kościele katolickim dopiero właściwie kanon został usystematyzowany na Soborze Trydenckim, czyli w XVI wieku. Protestanci na przykład mają kanon okrojony o wszystkie te księgi ze Starego Testamentu, które były napisane tylko i wyłącznie w języku greckim, czyli 7 ksiąg ze Starego Testamentu jest usuniętych, plus fragmenty z księgi Estery i księgi proroka Daniela, 2 ostatnie rozdziały, 13 i 14, również są usunięte. I protestanci używają terminu apokryfy na te właśnie księgi, które są w kanonie Kościoła katolickiego, a nie ma ich w kanonie protestanckim. Natomiast my, katolicy, nazywamy te księgi dosłownie deuterokanoniczne, czyli jakby wtórnokanoniczne. Tak? Są protokanoniczne, czyli pierwsze, czyli te, które w Starym Testamencie, one są napisane w języku hebrajskim, a później były przetłumaczone na język grecki, albo właśnie w ten sposób, a deuterokanoniczne to są te księgi, które są napisane tylko i wyłącznie w języku greckim. Natomiast w Nowym Testamencie nie ma takiego problemu, ponieważ cały Nowy Testament był napisany tylko i wyłącznie w języku greckim. Dodam tylko, że w kościołach wschodnich, niekatolickich, kanon ksiąg Pisma Świętego jest jeszcze większy. Czyli niektóre księgi, które my traktujemy nawet jako apokryfy, weszły do kanonu ksiąg Pisma Świętego w kościołach wschodnich. Metodyści, podobnie jak inni protestanci, uważają, że są to księgi pożyteczne do czytania, ale nie mające wpływu na zbawienie. To jest właściwie twierdzenie za Marcinem Lutrem, który przy swoim pierwszym przekładzie, przy pierwszych wydaniach Pisma Świętego w języku niemieckim zachował właśnie księgi apokryficzne, ale nie umieścił je w porządku takim, jak one są w Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, ale umieścił je na końcu Starego Testamentu jako taką pewnego rodzaju oddzielną część, właśnie opatrując tą informacją, że to są księgi pożyteczne do czytania. Jan Wesley, który wywodził się z kościoła anglikańskiego, przyjął właściwie strukturę Pisma Świętego za kościołem anglikańskim, który właśnie wzorem kościołów protestanckich przyjął tą strukturę Starego Testamentu bez tak zwanych ksiąg wtórokanonicznych. Które apokryfy są najbardziej znane? No te, które są najbardziej sensacyjne, czyli ostatnio Ewangelia Judasza, która wcale dla naukowców, dla badaczy nie jest niczym nowym. Po prostu dziennikarze to gdzieś tam odkryli i zrobili z tego sensację. Żadnej sensacji w tym nie ma. Poza tym wiele apokryfów powstawały pod wpływem gnozy, która walczyła z chrześcijaństwem. Jak się czyta te apokryfy, czy próbuje się je czytać, są bardzo nudne i bardzo abstrakcyjne. Dlatego, że starają się one mówić językiem mistycznym, językiem tajemniczym, czy tajemnym nawet można by powiedzieć. I w związku z tym te apokryfy naprawdę są bardzo trudne do czytania. Czy apokryfy są złe? Nie, same z siebie one nie są złe. Trzeba pamiętać, że niektóre prawdy wiary nawet, które istnieją w Kościele, mają również swoje źródło w apokryfach. Na przykład wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Ale to nie znaczy, że to wszystko, co tam jest o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny napisane w tych apokryfach, że to jest prawda. Na przykład jest tam mowa o tym, że kiedy Maryja umarła, została złożona do grobu, na trzeci dzień został kamień odwalony, jak to było przy zmartwychwstaniu Chrystusa. I oczywiście, jak to zwykle bywa, święty Tomasz niewierny nie wierzył, że Maryja zmartwychwstała i poszedł do grobu, zobaczył ten kamień odsunięty
i miał wizję, że Pan Jezus zabiera Matkę Bożą do nieba. Czyli on właściwie miał tę wizję w niebowzięcie. No, jest to piękna opowieść, ale to nie znaczy, że Kościół mówi, że teraz macie wierzyć, że tak to wyglądało. Dwie księgi machabejskie, dodatek do księgi Estery, księga Tobiasza, księga Judyty. Chodzi o te wszystkie księgi, które w Kościele czy w Biblii rzymskokatolickiej noszą nazwę ksiąg wtórokanonicznych. Bo to jeszcze powinniśmy rozróżnić. Kościół rzymskokatolicki nie uważa tych ksiąg za apokryfy. Twierdzi właśnie, są księgi wtórokanoniczne, a to, co protestanci uważają za tak zwane pseudoepigrafy, czyli te księgi, które zostały napisane przez jakiegoś nieznanego autora, a w temacie czy w tytule dano właśnie nazwę jakiejś znanej osoby, na przykład Testament 12 Patriarchów, czy powiedzmy księgi związane z Salomonem, to Kościół katolicki uważa za księgi apokryficzne. To jest ta różnica między protestantami a Kościołem rzymskokatolickim, jeżeli chodzi o księgi wtórokanoniczne i o księgi apokryficzne. Apokryfy powstają po dziś dzień. Są pisarze, którzy, nawiązując do stylu biblijnego, piszą księgi i na przykład mogą napisać, że Pan Jezus przebywał w Tybecie, że ożenił się z Marią Magdaleną. Kim już ten Pan Jezus nie był właśnie, że był i żonaty, i dzieci miał, i był magiem, czarodziejem, i prorokiem. No, ostatnio modne jest też to, że Pan Jezus był homoseksualistą. Też są tacy, co próbują to udowodnić. Oczywiście jest to ideologia, ale no, najlepiej udowodnić, że Pan Jezus takim był, żeby można było coś kanonizować, usprawiedliwić dane zachowanie. Ważne jest, żeby nie czynić z apokryfów jakichś sensacji, że to jest coś, co Kościół zabrania czytać, albo czego nie można, co nie jest ogólnodostępne. W księgarniach katolickich normalnie sprzedawane są apokryfy, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Są one zebrane razem i tłumaczone przez specjalistów, więc jak ktoś tylko będzie chciał, to może sobie poczytać te apokryfy. To nie jest coś zabronionego, niedostępnego, tajemnego, jakaś wiedza tajemna. Natomiast wiele z tych apokryfów, prawdę mówiąc, jest niestrawnych do czytania ze względu na to, że poziom abstrakcji tych apokryfów jest bardzo wysoki. Zapamiętaj. Apokryfy to księgi, które nie weszły do kanonu ksiąg biblijnych ze względu na wątpliwe pochodzenie, autorstwo lub autentyczność treści. Dzisiaj apokryfy są skarbnicą wiedzy na temat religijności i pobożności różnych ugrupowań religijnych starożytności.